Freedom Podcast – Pewny Wybór. To audycja, która pomaga odnaleźć się na rynku nieruchomości. Wyjaśniamy trudne zagadnienia, odpowiadamy na ważne pytania, komentujemy bieżące zmiany. Ten podcast, tak jak nasi agenci, będzie dla Ciebie źródłem wiedzy o tym, jak dokonywać pewnych wyborów na rynku nieruchomości. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest dbanie o środowisko. Na jakie ekologiczne rozwiązania w takim razie warto zwrócić uwagę, kupując lub budując dom? Właśnie o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku z Michałem Jeziorskim, dyrektorem oddziału Freedom Nieruchomości w Piasecznie. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. No i właśnie, Michale, dużo mówi się teraz o fotowoltaice. Co uważasz na ten temat? Ekologiczne rozwiązanie, czy jednak nie do końca? Myślę, że zaskoczę teraz ciebie swoją odpowiedzią i wielu słuchaczy. Mianowicie uważam, że tak nie do końca. Dlaczego? Dlaczego? Mam nadzieję, że przeżyję kolejny tydzień, bo wiadomo, handlowców fotowoltaiki mamy tylu w Polsce, że mogą gdzieś tam na mnie czekać, żeby mnie odstrzelić. Ale postaram się jakoś później wybronić trochę. Mianowicie zacznę, dlaczego nie do końca. Chciałbym, żeby najpierw każdy sobie uświadomił, skąd w ogóle bierze się prąd w Polsce. Mianowicie prąd w Polsce, uwaga, bierze się z węgla. Są to elektrownie węglowe, które produkują energię dla nas wszystkich, dla gospodarstw domowych. Teraz instalując sobie fotowoltaikę, jesteś przekonana o tym, że jesteś proekologiczna, probio, tak? W pewnym sensie tak, ale też nie do końca. W pewnym sensie dlatego, że produkując energię, nie generujesz emisji spalin w miejscu jej produkcji. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ta energia, którą wyprodukujesz z paneli fotowoltaicznych, tylko w małej części jest konsumowana w twoim gospodarstwie domowym, a większość tej energii trafia z powrotem do sieci. I tak czy inaczej, ta energia, która jest produkowana przez gospodarstwa domowe w Polsce, jakbyśmy wzięli ją całą do kupy razem wziętą, ona nijak nie wpływa na obniżenie produkcji energii w elektrowniach węglowych. Czyli ona w żaden sposób nie wpływa tak de facto na obniżenie produkcji dwutlenku węgla, emisji dwutlenku węgla, tych spalin. Dlatego z jednej strony jest to ekologiczne rozwiązanie, ponieważ ty, produkując energię, nie generujesz żadnych zanieczyszczeń w miejscu jej produkcji, ale z drugiej strony, tak czy inaczej, globalnie nie ma to kompletnie żadnego wpływu na ekologię. Chciałbym powiedzieć tak, bardzo cieszę się, że są firmy, które propagują fotowoltaikę w Polsce, ponieważ jest to pewnego rodzaju technologia przyszłości. Ta technologia była gdyby na ten moment genialna i w 100% ekologiczna, gdybyśmy mieli dostęp do magazynów energii, które by magazynowały całą wyprodukowaną energię z tych paneli fotowoltaicznych, żeby nasze gospodarstwa domowe mogły sobie z nich swobodnie korzystać w momencie, kiedy tej produkcji nie ma, czyli na przykład w nocy lub zimą. To wtedy byłoby rozwiązanie w 100% ekologiczne, fantastyczne, ale na ten moment musimy jeszcze trochę poczekać. I dodam jeszcze, że przed chwilą w zasadzie, chyba tam do któregoś kwietnia, już nie pamiętam, czy to do 10, czy do którego kwietnia, mieliśmy bardzo ciekawą formę rozliczenia, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, czyli instalując sobie ją u siebie na dachu lub na gruncie w swoim gospodarstwie domowym, my całą nadprodukcję, czyli tą energię, której nie zużywaliśmy, wysyłaliśmy do sieci, ale potem 80%, nawet do 80% z tego, co zostało wyprodukowane przez nas, przez naszą instalację, mogliśmy sobie odebrać. No to była rewelacja, tak? I tutaj powiem tak, no, że inwestycja bardzo kusząca. Jeżeli ktoś zainwestował w dobry system fotowoltaiczny, przemyślany, z odpowiednimi atestami, który faktycznie ma prawo i powinien funkcjonować wiele, wiele lat, to jeszcze w poprzednim systemie rozliczeniowym to była genialna inwestycja. I tutaj już nie chcę tak bardzo skupić się na tej ekologii, bo wiesz, jakie mam zdanie i to są fakty, tak? To nie jest coś, co możemy mocno na ten temat polemizować, ale to są po prostu fakty. Energia cała, cały prąd, który mamy w Polsce, pochodzi z węgla i z elektrowni węglowych. Fotowoltaika jest na pewno bardzo fajnym rozwiązaniem. W tamtym momencie była, jeżeli chodzi o oszczędności na naszym gospodarstwie. Także patrząc pod kątem oszczędności, był to produkt bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Na ten moment wygląda trochę inaczej, ponieważ z systemu rozliczeniowego, tak zwanego prosumenta, przeszliśmy na tak zwany net billing. I to już nie jest tak atrakcyjna forma rozliczeniowa jak poprzednio.
Mianowicie teraz cały prąd, który wyprodukujesz, oddajesz do sieci po cenie hurtowej, w cenie około 30 groszy za kilowatogodzinę, a potem ten sam prąd możesz sobie kupić za ponad 70 groszy. Czyli ten bilans już nie jest taki korzystny, jak w przypadku poprzedniej formy rozliczenia. W związku z czym instalacja fotowoltaiczna nie będzie ci się zwracać 6 lat, a będzie ci się teraz zwracać 13, a może i więcej. I nie jest to na ten moment już tak atrakcyjny produkt, tak atrakcyjne rozwiązanie, jak było wcześniej. Niemniej jednak, jeszcze raz wrócę do tego, że jeżeli jutro się dowiemy lub jeszcze dzisiaj, może nawet po nagraniu tego podcastu, że ktoś wypuścił na rynek fantastyczną baterię, która jest w stanie zaakumulować całą tę energię, tą całą energię, którą wyprodukuje twoja instalacja i zatrzymać ją, żebyś mogła sama ją skonsumować i nie wysyłać tej energii z powrotem do sieci, to wtedy jest to rozwiązanie fantastyczne. I wtedy to rozwiązanie w długiej perspektywie, w momencie, gdy masy gospodarstw domowych miałoby taką instalację fotowoltaiczną razem z magazynem tej energii, może w dalekiej perspektywie, w dużej skali, gdy ta skala będzie bardzo duża, może to mieć wpływ proekologiczny i może wtedy jak najbardziej mieć znaczenie, jeżeli chodzi o produkcję, emisję w zasadzie, nie produkcję dwutlenku węgla do naszej atmosfery. Czyli generalnie sama idea jest dobra, ale trzeba się nad tym trochę poważniej zastanowić. Idea jest bardzo dobra, technologicznie jest jeszcze za mało rozwinięta. Warto się nad tym zastanowić pod kątem ekonomicznym i też może takiego własnego poczucia, że mimo, że efektywnie to nie jest tak naprawdę, nie ma to takiego dużego znaczenia, jeżeli chodzi o ekologię, ale może ja chcę być fair, trochę bardziej wobec tej matki ziemi i staram się już teraz, mimo że to nie ma takiego dużego znaczenia, położyć tą pierwszą cegiełkę ku temu, żebyśmy w przyszłości wszyscy byli eko. Możemy też dołożyć drugą cegiełkę, która nie będzie może też wiązała się z takimi wątpliwościami. Chodzi o oszczędność wody, bo tutaj jakby sama woda też jest sporym problemem, jakby, czy coraz większym, bo zaczyna nam jej mocno brakować. Ale możemy też jakby w swoich gospodarstwach zadbać o to, żeby tej wody trochę więcej z nami zostawało, żebyśmy mogli trochę ekonomiczniej używać. No i tutaj jakie miałbyś propozycje? No słuchaj, tak naprawdę, no to tutaj, jeżeli chodzi o wodę, to tych możliwości jest bardzo dużo. I wszystko zaczyna się tak naprawdę w naszej głowie, czyli w naszym podejściu do problemu wody, tematu wody i jej zużycia w naszych gospodarstwach domowych. Bo jeżeli podejście twoje jest takie, że wszystko ci jedno i nie patrzysz na to, ile jej zużywasz, ile jej płynie, no to wiadomo, tutaj się za wiele nic nie zmieni. Ale jeżeli ktoś chce być osobą świadomą, chce mieć wpływ na to, ile tej wody jest zużywane, to tak naprawdę tutaj takie zdanie może trochę zabrzmi to jak truizm, ale zacznijmy od siebie, tak? Bo jeżeli każdy by zaczął myśleć w ten sposób o wodzie jako o czymś bardzo cennym, czego zaczyna nam brakować, to pojawią się różnego rodzaju pomysły, a za pomysłami powinny pojawić się różnego rodzaju ciekawe nawyki, a te nawyki powinny potem przełożyć się na rezultaty. I w odpowiednio dużej skali to naprawdę ma znaczenie. W związku z tym powiem może o tych nawykach, które powinniśmy wypracowywać świadomie, jeżeli faktycznie chcemy spowodować, żeby tej wody nam w pewnym momencie nie zabrakło. Czyli oszczędności. Oszczędności, dokładnie. Wodę należy oszczędzać. I teraz ktoś może sobie zadać pytanie, no dobra, ale jak oszczędzać wodę? Ja wiem, no, jak oszczędzać pieniądze, ale nie wiem, jak oszczędzać wodę. Bardzo podobnie, mianowicie mniej jej zużywać w bezsensowny sposób. To jest najbardziej ogólne sformułowanie, ale co to znaczy zużywać wodę w bezsensowny sposób? To może być na przykład puszczenie wody podczas zmywania, gdzie ona leci non-stop, a ty zmywasz, nie wiem, jeden kubeczek, potem gdzieś tam chodzisz po kuchni, zbierasz naczynia, nie masz tego wszystkiego przygotowanego w jednym miejscu i ta woda po prostu leci ciurkiem 10 minut, a mogłaby zdecydowanie krócej. Tak samo zamiast może zmywać, idąc dalej, ręcznie te wszystkie naczynia, może warto je pozbierać i włożyć do zmywarki. Nie nastawiajmy zmywarki w momencie, gdy ona jest zapakowana tylko do połowy. Poczekajmy, aż uzbierze nam się cała zmywarka, będzie ona napakowana na full, wtedy ustawmy to zmywanie. Zużyje się tyle samo wody, a zmyjesz dwa razy tyle naczyń niż w przypadku, gdybyś miała ją włączyć zdecydowanie wcześniej. Kolejnym elementem jest zastanowienie się, jak możesz dalej wykorzystać te podobne triki jak w zmywarce. To przenosząc to samo rozwiązanie ze zmywarki do pralni, masz ten sam efekt. Możesz wstawić pranie
wrzucając kilka koszulek, niewiele rzeczy do tej pralki, a możesz poczekać, aż ten bęben zapakuje ci się na maksa, na ile pozwala ci producent. Czyli starać się zbierać brudne naczynia do tego, żeby wstawiać pełną zmywarkę, tak samo róbmy z praniem. To są bardzo proste rzeczy, naprawdę nie wymagają tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy, tylko po prostu dyscypliny i pamięci o tym, po co to robimy. Starajmy się tak samo częściej korzystać z szybkiego prysznica niż z długich kąpieli w wannie. Wiadomo, każdy je lubi, są one bardzo relaksujące. Niemniej jednak na co dzień starajmy się korzystać jednak z tego prysznica, ponieważ on zdecydowanie mniej wody zużywa niż właśnie taka długa kąpiel w wannie. Warto również pomyśleć o tym, że gotując na przykład zupę warzywną, niekoniecznie musimy zaraz wyrzucać tą wodę, tak? Spuszczać ją do ścieków. Taką wodę z wywaru warzywnego możesz sobie odlać do dzbanka. Ona w momencie, gdy ostygnie, może być wykorzystana później do polewania kwiatków, a kwiatki ci będą tylko wdzięczne. No dobrze, to już mamy tak. Wiemy, co tutaj z tą naszą fotowoltaiką, wiemy, jak możemy oszczędzać wodę. To w takim razie, no bo właśnie, a propos tej wody, są też urządzenia, które mogą nam pomóc wykorzystać wodę w ekologiczny sposób. Są też urządzenia, które mogą pomóc nam wykorzystać wodę w ekologiczny sposób, jak i też urządzenia, a w zasadzie rozwiązania, które pomogą nam tą wodę zbierać. Tutaj, jeżeli chodzi o posiadaczy domków jednorodzinnych, no to możliwości jest bardzo dużo. W tym momencie można kupić naprawdę za nieduże pieniądze zbiornik, który zbiera nam deszczówkę. Następnie taki zbiornik możemy zaopatrzyć w proste urządzenie, jaką jest pompka do brudnej wody i możemy tą wodę wykorzystać później do podlewania naszych roślin. Czyli cała woda, która jest zbierana z dachu, z deszczu, nie musi trafiać bezpośrednio do gruntu, może trafić do takiego zbiornika, a my później możemy korzystać z tej wody w sposób niemalże całkowicie za darmo, tak? Nie marnotrawiąc jej, tylko pożytkując ją na to, żeby podlać rośliny w naszym ogródku. No dobrze, no to już wiemy, jak możemy pobrać energię ze słońca, wiemy, jak możemy zaoszczędzić wodę, a jak możemy ogrzać taki nasz ekologiczny dom? Ekologiczny dom możemy ogrzać na naprawdę masę sposobów. Ja, mimo że pytanie dotyczy ekologicznej formy ogrzewania, i tak będę cały czas nawiązywał tutaj trochę też do aspektów ekonomicznych, tak? Czyli do kosztów tego ogrzewania. Bardzo popularną formą teraz ogrzewania domów są tak zwane pompy ciepła. Są różne typy tych pomp ciepła. Są to pompy powietrzne, są pompy, które wykorzystują kolektor wykonany w ziemi, czyli odwiert w ziemi, może on być pionowy lub poziomy i w zależności od tego, na ile możemy sobie pozwolić, jeżeli chodzi o nasze też finanse, jest to rozwiązanie długofalowo bardzo ekonomiczne i ekologiczne. Korzystamy tak naprawdę tylko z energii elektrycznej do tego, żeby ogrzać powietrze w naszym domu. I pompy ciepła są rozwiązaniem zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym. Ekologicznym z tego względu, że nie produkują odpadów w miejscu produkcji energii, a ekonomicznym, ponieważ w perspektywie wielu lat to ogrzewanie wyjdzie nam zdecydowanie taniej niż jeżeli byśmy mieli ogrzewać gazem lub węglem. Dodatkowo są teraz dofinansowania na tego typu urządzenia, o czym warto wiedzieć i skorzystać, jeżeli planujemy zakup nowego domu lub budowę takiego domu. Taka pompa zużywa niewiele energii elektrycznej w stosunku do tego, jak dużo daje nam ciepła. I jeżeli chcemy, żeby ona pracowała możliwie najwydajniej, jak to jest tylko możliwe, powinniśmy zainwestować w odpowiedni system grzewczy, czyli nie tylko to źródło ciepła, jakim jest pompa ciepła, ale też sposób, w jaki sposób to ciepło będzie dystrybuowane po naszym domu. I najlepszym rozwiązaniem, najlepszym technologicznie rozwiązaniem do tego jest ogrzewanie podłogowe, czyli ogrzewanie wielkopłaszczyznowe. Teraz są też systemy ogrzewania wielkopłaszczyznowego, które można też również umieszczać w ścianach. Jest to bardzo wydajna forma ogrzewania z tego względu, że jest to tak zwane ogrzewanie niskotemperaturowe. Czyli ogrzewanie podłogowe i wielkopłaszczyznowe ma taki atut, że nie musimy nagrzewać tego czynnika grzewczego, którym jest woda, do takiej wysokiej temperatury jak w przypadku grzejników. W grzejnikach musi być to około 60 stopni, a przy ogrzewaniu podłogowym wystarczy 35-40 stopni. Zatem zużywamy też mniej energii, czyli znowu jesteśmy eko. I teraz wrócę jeszcze do tej fotowoltaiki na chwilę. Tak trochę może źle zacząłem. Może nie źle, może nie jakoś hura optymistycznie, ale w momencie, kiedy mamy w domu zainstalowane
masę takich urządzeń, które działa na prąd, czyli ta konsumpcja własna prądu w obrębie naszego gospodarstwa domowego rośnie, tym fotowoltaika jest ciekawszym rozwiązaniem. Czy to już wszystko, co możemy zrobić jeszcze eko z naszym domem? Absolutnie nie, to nie jest wszystko. Słucham. Absolutnie nie. Mówiliśmy teraz o sytuacji, kiedy kupujemy dom i zastanawiamy się, jakie wybrać ogrzewanie. Przy budowie domu, kiedy jeszcze mamy na to wpływ, bardzo ważne jest o to, żebyśmy zadbali o jak najlepszą izolację tego domu. Tutaj naprawdę nie warto oszczędzać, tak samo jak na rozplanowaniu dobrej wentylacji, ponieważ odpowiednie zaizolowanie tego domu, jak i zaplanowanie wentylacji, może to być też rekuperacja, spowoduje, że my będziemy potrzebowali jeszcze mniej energii do ogrzania tego domu. Chciałbym też powiedzieć, zaznaczyć tutaj, że energią, która jest najwięcej konsumowana w naszych domach w Polsce, jest energia cieplna. Stanowi ponad 80% zużywania wszelkiej energii, całej energii, jaką zużywamy łącznie z tą elektryczną. I nie wiem dlaczego, z jakiego powodu ostatnio bardzo mało, niewiele się mówi, albo nie jest to tak po prostu rozpropagowane jak kwestia paneli fotowoltaicznych. Przestało się jakoś mówić i stosować szeroko rozwiązanie, jakim są panele solarne. I teraz, jeżeli my rozmawiamy o cieple, o tym, jak dużo tego ciepła konsumujemy w ciągu roku w naszych domach, to powinniśmy jednak wrócić do tematu tych kolektorów słonecznych, które są niedrogie w zakupie, a ich efektywność jest bardzo, bardzo duża. Potrzebują naprawdę bardzo niewiele energii do tego, żeby wyprodukować bardzo, bardzo dużo energii do ogrzewania naszego domu. I jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, dostępne są już teraz magazyny energii, które magazynują nadprodukcję tej energii w ciągu lata na okres zimowy, czyli możesz produkować energię cieplną w lato, magazyn ci ją przetrzyma i nawet jeżeli w zimą już nie będzie takich możliwości produkcyjnych, to będziesz mogła mieć ogrzewanie prawie że za darmo swojego domu właśnie z takich kolektorów słonecznych. Wiem, że w Polsce są już budynki, które całkowicie są ogrzewane właśnie tą metodą. Woda nagrzewana jest w panelu takim solarnym, słonecznym, no, energią słoneczną. Nagrzewa się bardzo szybko do wysokiej temperatury, jest magazynowana, potem przekazywana do instalacji. Świetne rozwiązanie, niedrogie rozwiązanie. Naprawdę, jeżeli ktoś teraz planuje budowę domu, ma do tego możliwości też techniczne, typu dom nie jest ulokowany w totalnym zacienieniu, w jakimś lesie na przykład, i ktoś ma możliwość zainwestowania w takie kolektory, pochyliłbym się nad tym. Większość negatywnych informacji, które ja znalazłem na temat kolektorów, to bardziej dotyczyły tego, że zostały one albo nieprawidłowo zamontowane, czyli przez firmy, które nie mają w tym dużego doświadczenia, albo został system źle dobrany do domu, czyli nieadekwatnie do zapotrzebowania danego domu. Dlatego jeżeli znajdziemy firmę, która ma wieloletnie doświadczenie, ma dobre opinie, to jest to na pewno rozwiązanie bardzo ekologiczne, które nie jest w żaden sposób uzależnione od kwestii legislacyjnych, czyli przepisów, jakie nas obowiązują dzisiaj. Tutaj przepisy na to nie mają żadnego wpływu, to jest czysta fizyka, w związku z tym możemy mieć pewność, że nie będzie tutaj żadnych niespodzianek. No to już wiemy w sumie, jakie mamy możliwości. Na koniec chciałbym jeszcze podpytać, czy rzeczywiście te rozwiązania, czy po te rozwiązania często sięgają twoi klienci, którzy myślą o kupnie lub budowie domu? Całe szczęście coraz częściej. Widzę coraz większą świadomość klientów, jeżeli chodzi o ekologię. Niemniej jednak tutaj powiem wprost i bardzo szczerze, tutaj ekologia jest dodatkiem do wyniku ekonomicznego, czyli jeżeli mogę zaoszczędzić, nawet wydając na początku trochę wyższą kwotę, ale w dalszej perspektywie wielu lat więcej pieniędzy zostanie mi w kieszeni, no to Polacy chętnie się na to decydują. No a przy okazji są to rozwiązania eko, to tym lepiej dla nas wszystkich. To tylko tak słowem podsumowania. Gdybyśmy jeszcze mieli właśnie tak od podstaw sobie wybudować ten dom, od stóp do głów, o czym warto pamiętać, budując taki ekodom? Podsumowując, budując ekodom, nie możemy zapomnieć o porządnej izolacji tego domu, porządnej izolacji termicznej. To jest podstawa.
bo potem od tego zależy, jak dużo energii będziemy potrzebowali do tego, żeby ten dom ogrzać i żeby ta energia nam nie uciekała na zewnątrz. Także izolacja termiczna to jest bezwzględnie podstawa. Drugi punkt to jest dobra wentylacja, która będzie wspierała tutaj cały proces cyrkulacji powietrza i będzie wspierała też nasze oszczędności związane z użyciem energii cieplej. Kolejnym elementem bardzo ważnym jest zaprojektowanie ogrzewania. Zrezygnujmy z grzejników, stosujmy ogrzewanie wielkopłaszczyznowe, ogrzewanie podłogowe. Przy mniejszym czynniku grzewczym, niższej temperaturze wody może nam takie rozwiązanie nagrzać dom do temperatury dla nas komfortowej, a my zużyjemy przez to znacznie, znacznie mniej energii. W połączeniu z pompą ciepła, już niezależnie czy wybierzemy pompę powietrzną, czy pompę gruntową, są to kolejne oszczędności w dalekiej perspektywie użytkowania tego domu. Jeżeli dodatkowo założymy na swoim domu kolektory słoneczne, które będą wspierały tutaj naszą pompę ciepła, która będzie uzbrojona dodatkowo w bufor wodny, będziemy mieli magazyn ciepłej wody, która będzie podgrzewana przez kolektory słoneczne w lato, a potem wykorzystywana do ogrzewania naszego domu zimą i zapewni nam też ciepłą wodę użytkową. Jeżeli te wszystkie elementy wykorzystamy razem, ale musi to być dobrze przemyślane, zaprojektowane pod kątem konkretnie naszego domu i jeśli jeszcze będziemy mieli środki na to, żeby zainstalować dobrze zaprojektowaną, niedużą instalację fotowoltaiczną, która będzie najlepiej, żeby tak było, konsumować całą tą energię wyprodukowaną już na miejscu u nas w domu, no to mamy rewelację. I tym zakończymy. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo. Jeśli spodobała Ci się nasza audycja, koniecznie zostaw komentarz. Nic tak nie rozwija jak zdrowy feedback. Wydawcą podcastu jest ogólnopolska sieć biur Freedom Nieruchomości.